Cześć, cześć. Witajcie w nowym vlogu bardzo serdecznie. Już umalowana. Założyłam sobie dzisiaj dredy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szykujemy się. Ja idę się ubrać, bo lecimy na rynek. Muszę tu opanować, gdzie ja tu mam kamerę. Co by w kamerę patrzeć, dlatego że postanowiłam zobaczyć, jak ze srajfona, smartfona się nagrywa, a nie z aparatu, czy będzie lepsza jakość, bo teraz to wszystko dostosowane jest do jednak telefonów, także zobaczymy. Trochę mi ręka drży, ale chodź kicia, chodź, pokaż się ciocia. Chodź, chodź, kicia. No, wstrącha się. Ja lubię. Taki to jest ten kot. No, w każdym razie zbieramy się do łasku, dlatego że lecimy na rynek. Zobaczymy, co tam jest. Bo potem już będzie szkoła, to już nie będzie rynku. Co prawda nie pada, ale pogoda taka średnia, więc może nie być jakoś wybitnie, ale zobaczymy. Zobaczymy, także jestem ciekawa. To trzymajcie kciuki, zaczynamy kolejny dzień. I słuchajcie, outfit of the day. Kota trzeba nakarmić. Kot przypomina. To jeansory. Kroksy się jak zwykle nie liczą. Pamiętajcie, kroksy się nie liczą, kroksy są po domu. Różowe za duże i z brokatem. Jeansy, bluzeczka w kratę z takim, jak one to pokazują? O, ładnym wiązaniem. No i moja granatowa bluza. Bluza frak. Myślę, że można sobie iść na miacho jak człowiek. Patrzę, czy jeszcze da się tutaj, wiecie co zrobić, rozjaśnić ekran, ale o, voila. Dobra, będę lepiej widziała, co nagrywam, także tak to wygląda. I nie można odwrócić aparatu. Dobra, uczymy się, słuchajcie, uczymy się, patrzymy co i jak, ale w każdym razie outfit tak wygląda. Patrzcie, jak można zrobić. Ha! Idę kota nakarmić, bo widzicie to? Widzicie to? O, tak. Tak, kot dostanie jeść. Dobra. Na razie. My z Dorotą oglądamy różne rynkowe rzeczy. Jakbyście nie wiedzieli. Tak to wygląda. O, idziemy tam. Bo tu nie. Torebki i jak to się mówi, ciuszki na szmaty. No i wróciłyśmy z siatami z rynku. Potem wam pokażę, co to nie wszystkie rzeczy są nasze, bo też dla bliskich kupiliśmy, ale nawet mam czerwoną bluzkę hiszpankę po prostu, także spoko. I chustkę, która wygląda jak obrus, ale wygląda zacnie, także a zaraz wam pewnie pokażę w jakiejś. Innej formie. O, i tyle. Tyle zakupów. No, powiem wam, że wzięłam jak na mnie nietypową kolorystycznie rzecz, ale taki gnieciuch w takiej czerwoności. Tutaj oczywiście można, bo ona jest bardzo, bardzo rozszerzana, zrobić z niej super hiszpankę, z tym, że ma tyle gumek dużo, że to nie jest może najwygodniejszy, chociaż nie, jak się w dół obsunie całkiem, to się trzyma. Ale słuchajcie, no taki ludowy motyw na dole mi się podoba. Można ją nosić normalnie, tak jak mówię, ryneczkowe rzeczy pokazuję. Ale super kolor. Nie patrzcie na bałagan. Gdzieś mi metka wisiała. Się wydawało. O, no właśnie. Rose and matte moda made in Italy. Fabricato in Italiana za 35 zł. Jasne. Podróż by ją więcej kosztowała. Ale mi się podoba. To jest prześwitujący taki detal ładny, złoty. Do czerwonego. Były granaty i różne, ale mówię, tyle mam granatów, to wezmę czerwony. Także fajnie. Pokażę wam następną. Aha.
No i następna jest taka już totalnie na ludowo, z taką baskinką, troszeczkę większy dekolt. Rękawki nie są w falbane, ale takie do podciągnięcia. 3/4. Zawinięcie, podciągnięcie. I fajna jest. Czekajcie, może Was trochę na statywie pionem. Tak to z tym z telefona. O, stoimy. Stoimy. I tu ma taką baskinkę. Tu ma taką baskinkę. Uważam, że wygląda bardzo fajnie. Mnie się podoba. Słuchajcie, naprawdę. Super. I zieleń, co ja zieleni nie lubię, ale ta jest taka pod oliwkę trochę. O, jak widać. Podoba mi się. Podoba mi się ten ciuch. Pokażę Wam jeszcze, co Dorota sobie kupiła. Póki jej nie ma. Jak to zobaczy. Też ten typ, tylko Dorota jest krótka. Więc iż bluzeczka jest krótsza dużo, nie? W sensie takim, ale myślę, że też bardzo ładne i taki ma deseń we w kwiatuszki. We w kwiatuszki śliczny. Ja jeszcze kupiłam, ale tutaj zdjęcie robiłam, Brygidzie bluzę. O. Granatowa. Dosyć ładna. Myślę, że będzie na nią dobra. Mam nadzieję. Jak mnie to będę cięła i purła. Albo znajdę mniejszego dzieciaka. Nie, będzie dobra. Myślę, że mam oko. Także tak, taka bluza. Powieszę, bo robiłam jej zdjęcie. Co ja tu jeszcze mam do wygrzebania? A, słuchajcie, oversize. Ale to jest taki już oversize, że po prostu można z tym zrobić wszystko. Zobaczcie. Po prostu czarny oversize, nawet jakby człowiek miał się wyspać albo coś z jakimś pitongiem chińskim, nieważne. Bardzo dobra gatunkowo bawełna. To mnie skusiło. Ale to jest po prostu bluza do spania. Spodenki, majtki. I za grosze w sumie. Naprawdę za grosze. U nas na rynku są rzeczy po dychu na przykład. Także sorry. Sorry. Przerób bluzek mam. Dlatego, że tak to u nas jest. Sorry, że znikam z ekranu. No i bardzo ładną sobie kupiłam chustkę, która będzie obrusem. Szukałam tego koloru na obrus i jest. Oprócz tego staniki też mierzyłam. Poczekajcie. Sorry, że mnie nie ma. Jestem, gadam. Tylko, że znalazłam jeden stanik. Drugi gdzieś posiałam już. Słuchajcie. Piękne. Takie lekko wypychające. Śliczny i mam jeszcze czarny, którego mogłam. Nie wiedziałam, na który się zdecydować. Zdecydowałam się na dwa. Ale sami zobaczcie, że naprawdę są śliczne. No i mierzyłam, są idealne. Może gdybym wzięła 2 cm większy tutaj, to zawsze można przedłużkę zrobić. To nie jest problem. Bo on nie jest, że ciasny. Tylko. Ja mam takie czasem rozliberowane staniki, więc to tak czasem wygląda, ale fajnie wszystko tu podnosi, zbiera. Robi swoją robotę stanikową po prostu, jego robota stanikowa, także słuchajcie. Nie no, naprawdę, w tym to się czuję rewelacyjnie. Strasznie mi pasuje. Ja lubię baskinki, bo mnie poszerza w biodrach, szczupłe biodra. Lubię te dekolty, o. Na jedno ramię, na 15 ramion, na cokolwiek, nonszalancja, albo można normalnie jak człowiek, o, uwielbiam. Dobra, pakuję się, bo słuchajcie, bałagan, a no i właśnie, dredowo dzisiaj, super ciuch, zadowolona jestem. Akcja kartka nabiera rozpędu, mam kolejne dwie kartki. Jednorożcową i kaktusową, obie śliczne. I jeszcze dostałam własnoręcznie robione na szydełku. Kocimiętki. Wszystko pachnie kocimiętką. Zobaczymy, czy kot będzie lubił. Fajnie to wygląda. Super.
akcja kartka, czyli kartka na moją urodziny. I będziemy z kartek losować nagrody. Paczkę mamy. Zobaczmy, co daje ten. Gary package. Package. Open the gate. Jak tam aparat zbiera? Zbiera dobrze. Zacnie. Tak. Inne kolorki. Tylny aparat ma na 4K, przedni na 750p. 95 pi. Już tam sprawdzałam. Co tam dostałaś? Dobra, tu mamy kartkę. Open the gate. Jedna świeca dorodce. O, chyba była miła. Mamy trzy świece. To są te świece, jedyne świece, które pachną. Chciałam powiedzieć. Tylko zobaczymy, jakie mamy. Dziękuję darczyńcom. Darczyńcy. Mango Magic. O, o, o. I tak będziemy w jednym domu. Poczekaj, bo... Wuhajda. W jednym domu będziemy pachnieć. Ale cuda, fajnie. Trzeba się pilnować z tym telefonem. Łapa się częsie. Jak po narkotykach. No trochę jest inaczej niż aparatem, ale... O, wanilia, kokonat. Słodki. Aż bardzo. A czekaj, daj widzom pomachać. Co? Ale pięknie, ładnie. Ja lubię kokoski. Będziemy... To teraz mogę wypalić stary zapas. Nie. Jedna została. Cudo. Ojojoj. Cucumber. O, ogóreczek. O, widzisz, ja ogóreczkowo mało, ale i tak nie mniej ładnie pachną. Tak, tego pachnie. Mhm. Dobra, no, super. Będę mogła szpanować w biurze nową świeczką niewypaloną, bo ja będę tylko wąchać. Trochę tak, tak samo jak ci kiedyś ukradłam tea lighta czajnego i tak. On jest niewypalony i jest do wąchnięcia. Stanowczo tak, dobra, od świeczki może lepiej. Pokazywałeś jej twoją fryzurę? Pokazywałam fryzurę. Fryzurę pokazywałam, bluzki pokazywałam, czego już nie pokazywałam. Pokazywałaś? No. Wszystko też? Wszystko zagubiłaś? Nie, staniki tylko tak. Staniki tylko tak. No dobra, to my się zbieramy. Tak. Możemy. Dzisiaj jest dzień kuriera. Ja dziękuję za świeczkę. O, ukłoniłam się nawet, tylko nie widać. Dzisiaj jest dzień rozsypywania soli do słoiczków. Szykuję się niespodziankę. Na razie musimy to porozsypywać, zrobić, potem zakląć. Przekląć może nie. I mówię od razu, żeby nie było. Ten słoiczek i ten mają tą samą pojemność. Tak. Każdy jest szczuplejszy, wyższy. No. Także będzie się działo. Sól rytualna, ogórki rytualne. Oprócz tego słoiki rytualne. Kuchnia czarownicy. Tu się je, tam się sypie. Nie, tu się mało je teraz. Teraz jest biuro pewnie. Ziołujemy. Będziemy działać. A ja sobie zrobię w jakimś innym słoiku. Mhm. Zobaczymy, aż jestem ciekawa. Ale już są rozsypane także. A i webinar czakralny macie już na sklepie wrzucony także. Można brać jak świeże bułeczki. Tak, można brać jak świeże bułeczki. A ja tu zrobię, można kamerę zmienić? Nie można, jak się nagrywa. Szkoda. No, a ja jestem tu. Tu słoiki, tu ja. Słoiki, tu ja. Idę czarować. Trzeba coś zaczarować, żeby ktoś mógł się kąpać. Thank you.
samba, samba. Powiem wam, że sam pachnie obłędnie. Obłędnie, ale no trzeba ją dobrze wymieszać. Taki proces magiczny. Na kukaracza, Tam, in the middle of the night. Dokładnie tak. Proces maceracji będzie się zaczynał od czarowania. Jesteśmy mieszani. Bo ci widać, bo jesteś pod słońcem. Bywa. Przetrzeć to. No, tak to się zadziewa, słuchajcie. Dobra, lecimy dalej do roboty. Zrobiło się bardzo ciepło, więc lecimy na lody. Tak patrzę, że chyba jeszcze i tak muszę inaczej patykę, żeby go tak zgiąć. Dobra, to trenujemy dalej. O, takie szaleją. Ja chyba wynalazłam to, co chciałam. Czyli mamy, mamy duży zwrot sytuacji. Zobaczymy w kitkach. Spacer to i w kitkach. Nie wiem, czy nas nie zaleje. Ale będziemy uciekać. Zobaczcie, jaki ładny ten jest. Ładny obraz. Ładny obraz. Poproszę, Wszyscy w nowych troskach. Nie, ty nie. Ty też. No, nie. Ej, no, dobrze jest. No, można jeszcze zrobić w ogóle. Czekajcie. Jeszcze bardziej. Aha, nie wiem. Od tego. Odległość. O. Proszę bardzo. I ty ładnie widać. Mogę sobie ładnie. O, świetnie. No, to jest świetnie. Ciemnieje. A tak to zleziemy. Idziemy powdychać. Będziemy powdychać świeżego powietrza. Bo jest fajne świeże powietrze, tylko ja się obawiam, że ta chmura... Zobaczymy. Wejdziemy do sklepu najwyżej. Tak to będzie. A tu mam nasz kwiatkowy sklep. Proszę bardzo. Jak mam gdzieś kupić kwiatki, to kupię mu te, jakie ładne. No? A te w doniczce? Te? Też, no. Bardzo ładna. Chmura idzie. O, gotowa różyczka. Nasze dopiero będą próbowały wzrastać. Ale zobaczymy. Te ładne, nie? Coś takie. Super. Na razie jeszcze do przodu nie myślę. Tylko do tyłu. Bardzo ślicznie. No. Co? Lecimy dalej. A tą może drogą zmierzamy na lody. Widzę, że ja się bardziej trzęsę niż ustawa przewiduje. Opowiem się, że aparat jednak ma większą stabilizację niż telefon. No. Ale jeden vlog przeżyjecie. Telefonicznym. Niby człowiek idzie kuciem, a ręka no, stoi. Nie, razem. Trudno. Odkrywam nowe możliwości telefonu. Bliżej, dalej. Dzisiaj na obiad mamy kopytki z sosem, aczkolwiek jeszcze będą się upiekły mielone, ale już wam chyba pokazuję. Kopytki ze sosem.